Co by tu powiedzieć? Ostatnia msza zimowa. Jutro już będzie wiosna. Coraz bliżej także Wielkanocy. W tym tygodniu, który nas czeka, będzie już półmetek. Połowa drogi wielkopostnej. Jak pielgrzymi, ci, którzy wracali z Jerozolimy, mijali tych, którzy byli w drodze, to dodawali im odwagi, mówili już niedaleko. Odwagi. Dlatego też my jesteśmy tutaj, żeby nabrać odwagi, żeby nabrać ducha, otuchy. Także w te dni przepiękny księżyc, zauważyliście, jaki cudowny księżyc jest. To jest ostatnia pełnia księżyca przed zrównaniem dnia z nocą, przed wiosną. Niektórzy go nazywają księżycem robacznym, dlatego że jak jest ta pełnia, to wtedy zaczynają już robaki się budzić i wychodzić z gleby. Robaki wychodzą, pączki się powoli rozwijają na drzewach, a my jeszcze śpimy. Już coraz bliżej jest zwycięstwa Chrystusowego. Coraz bliżej poranka wielkanocnego. Dlatego jesteśmy tutaj, aby Duch Święty nas budził, przygotowywał na duchowy eksodus, wyjście ze śmierci, z odrętwienia, z lęku. Chrystus żyje. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu i nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławię? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Kochani, 3 tygodnie temu ostatni raz miałem okazję łamać słowo. Tutaj w czasie naszej niedzielnej wieczornej mszy świętej, to był jeszcze karnawał, byliśmy jeszcze przed Wielkim Postem. Wtedy właśnie rozpoczęła się wojna za naszą wschodnią granicą. W ten sposób weszliśmy w ten czas przedwiosenny, ten czas także liturgiczny Wielkiego Postu. Wtedy wspominałem wam, przywoływałem przy tej okazji zdarzenie z 1984 roku, kiedy Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Matki Bożej z Fatimy cały świat i w następstwie tego, co się wydarzyło w Rosji Sowieckiej, wtedy zostały w Siewieromorsku na północy Rosji zablokowane systemy informatyczne zawiadujące rakietami z głowicami nuklearnymi.
Tych rakiet było wtedy 70 tysięcy. Świat był wtedy o centymetr od wojny. Wszystko było strasznie napięte. Dzisiaj jesteśmy teraz w tym momencie, wojna trwa nadal. Jesteśmy cały czas pod napięciem, pod wrażeniem także wiadomości, które do nas docierają. A jednocześnie też zostaliśmy tak miło zaskoczeni, tak dobrze zaskoczeni, tak szlachetnie zaskoczeni tym, że przed nami jest 25 marca, teraz uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, i Ojciec Święty Franciszek powiadomił w tym tygodniu, i to specjalnym biuletynem, który został rozesłany, ma to rangę urzędową, bardzo wysoką, że zamierza w ten najbliższy piątek ponowić ten akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi Matki Bożej z Fatimy Rosję i Ukrainę. Jeśli wcześniej te poprzednie akty, które były dokonywane, gdzieś tam brakowało tej dosłowności, tej jednoznaczności, że tak jak Maryja prosiła, żeby poświęcić jej Rosję, wtedy ta Rosja nie wybrzmiała, to tym razem w ten najbliższy piątek papież i biskupi świata zamierzają łączyć się z tym wydarzeniem i jesteśmy wszyscy zaproszeni, żeby uczestniczyć w tym fakcie wiary, ale także w fakcie historycznym, w spełnieniu prośby Maryi z Fatimy. Ojciec Święty zamierza poświęcić wprost Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Dlatego, że tam się dzieje wojna i my potrzebujemy czegoś więcej niż tylko interpretacji politycznej czy geopolitycznej, czy potrzebujemy czegoś dużo więcej niż komentarzy czy internetowej paplaniny na ten temat. Bardzo często to jest tylko inwazja emocjonalna w naszą wyobraźnię. My potrzebujemy okularu wiary, my potrzebujemy doświadczenia wiary związanego z tym, co się dzieje. Bóg jest Panem historii i Bóg działa poprzez fakty i Bóg także mówi poprzez fakty. Dzisiaj słowo jest tak przedziwne, tak zdumiewające, tak konkretne. To nie są czytania dobrane do okoliczności wydarzeń światowych. To są czytania, które przypadają na trzecią niedzielę Wielkiego Postu roku C. Zawsze. Co 3 lata. Te czytania, ta Ewangelia powraca. Dzisiaj też znowu jakby Pan Bóg chce przywołać nam przed oczy z jednej strony wojnę, a z drugiej strony Fatimę. Z jednej strony nienawiść i to, co wychodzi, jest zawartością ludzkiego serca, a z drugiej strony Maryję, czyli interwencję z nieba, interwencję Matki Bożej, która w imieniu Jezusa Chrystusa przychodzi nie tylko nas ostrzegać, nie tylko nam mówić, co się dzieje w tej chwili, co się ma wydarzyć, ale chce nas nakłonić do współpracy. To jest coś niesamowitego. Maryja chce nas wciągnąć we współpracę, we współdziałanie. Dlatego też ważne jest dzisiaj wsłuchać się, co Bóg chce powiedzieć nam. Bo z całą pewnością chce wzmocnić nasze serce, dać nam tarczę wiary i dać nam także wewnętrzną radość tego, że On się objawia także pośród cierni, żeby nam powiedzieć: jestem z Tobą, jestem w tym, czego się boisz, jestem w tym, co cierpisz. Mojżesz doszedł aż do kresu pustyni, tak mówi dzisiaj pierwsze czytanie. Ten książę Egiptu, wspaniały generał, przygotowany do walk, który w pewnym momencie przeżywa swoją życiową klęskę, swój kryzys, swoją kompromitację. Musi uciekać z Egiptu i to jeszcze nie jako zwykły uchodźca, tylko jako człowiek, na którym ciążą zarzuty o najgorsze przestępstwo, o zabójstwo. Znajdujemy go dzisiaj w tym fragmencie z Księgi Wyjścia jako
kogoś, kto jest zdegradowany, upokorzony, zredukowany do roli tego, kto wypasa owieczki teścia. Taki zięć na garnuszku teścia. Wydawałoby się, który do niczego innego się nie nadaje. Nic dziwnego, że Mojżesz prawdopodobnie cały czas przypomina kogoś, komu się świat zawalił, kto jest przygnieciony swoją udręką, swoją klęską i przypomina nieraz nas, których dopada jakaś udręka, jakaś chandra i chcielibyśmy wzrokiem przebić dywan i podłogę i nie możemy się dopatrzeć sensu tego, co się dzieje w naszym życiu, co się dzieje wokół. I czasami jest tak, że człowiek jak się zamyśli, jak się jest za bardzo przygnębiony, za bardzo zasmucony, to może nawet pojechać. Nie wiadomo gdzie. Miałeś skręcać w prawo do domu, a pojechałeś dalej. Zdarza się wam tak czasami? Że się nawet zapomni, zupa wykipi. Bo się tak strapiłeś, bo się tak zamyśliłeś. I Mojżesza tak poniosło, aż na kraniec pustyni, aż na kraniec swojego spustoszenia, zdołowania, depresji. I tam czekał na niego Bóg. Tam, gdzie się wydawało, że to już jest końcówka, że już nie ma ratunku, nie ma nadziei. Ostatnia stacja, rezygnacja. I tam nagle pojawia się Bóg i przemawia do Mojżesza znakiem, paradoksem, dlatego że jest krzak ciernisty, który jest objęty płomieniami i Mojżesza to zastanowiło, dlaczego on się nie spala, dlaczego się nie konsumuje. Zbliżę się bardziej, przyjrzę się temu fenomenowi i w pewnym momencie słyszę: Mojżeszu, Mojżeszu, zatrzymaj się, stój, ściągaj sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Ja jestem Bogiem twojego ojca Abrahama, Izaaka, Jakuba. W Mojżeszu odżywają wszystkie stare opowieści, haggady, katechezy, które mu przekazywali Izraelici po kryjomu. Być może jego rodzona matka, wtedy, kiedy już formalnie przynależał do córki Faraona i był zapisany już w urzędzie, miał PESEL egipski i oficjalnie był księciem Faraona, ale jeszcze jego rodzona matka go karmiła w charakterze mamki. Ona być może śpiewała mu nad kołyską i w tym śpiewie był Abraham, był Izaak, był Jakub. Wszystko to w nim odżywa. I Bóg mówi: ja jestem Bogiem, który cię posyła do Egiptu. Dlaczego Bóg postanowił przed Mojżeszem pojawić się w takiej postaci, w krzewie, który jest ciernisty? Jakby Bóg gotowy jest dać się pokaleczyć temu krzewowi, bo ten krzew jest symbolem tego, co przeżywają dzisiaj ludzie, co przeżywa dzisiaj świat, co przeżywa ktoś tutaj z nas. To jest symbol pewnego wymiaru naszego życia, naszych tajemnic bolesnych. I Bóg, przemawiając do Mojżesza z tego krzewu ciernistego, mówi: ja jestem z tobą, ja jestem w twoim bólu, ja jestem w twojej udręce, ja jestem w twoim lęku, w twojej depresji. Zobaczcie, że potem drugi raz Bóg objawi się w ten sam sposób, kiedy objawi się w tym samym celu w koronie cierniowej, gdy Jezusowi nałożą koronę na głowę. Ciernie mu się wbiją w skronie, w potylicę. Będą ranić jego głowę. Będzie ciurkiem leciała krew. I w tym momencie objawi się po raz kolejny Bóg w swoim Synu i powie: jestem w twojej udręce. Jestem w twojej drodze cierniowej. Nie ma większej miłości w życiu, nie ma większej przyjaźni. Nie można liczyć na większą czułość, jak ze strony kogoś, kto zrozumiał, na co cierpisz. Na czym polega twoja udręka, twoje cierpienie. Bo przyjaźni czy takie miłości zewnętrzne, które polegają na poklepaniu po plecach, jakoś to będzie, one nic nie dają. Natomiast znaleźć kogoś, kto zrozumiał istotę twojej udręki, zrozumiał rodzaj ciernia, który ci się wbił w serce, w duszę, w sumienie, w myśli, to jest miłość.
I zobaczcie, teraz wróćmy do tej Ewangelii. Ewangelia, ona mogłaby się spełniać właściwie w każdej chwili teraz. Przychodzą nagle jacyś ludzie, żeby donieść Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Domyślamy się, że doszło do jakiegoś aktu zbiorowego morderstwa. Doszło do przejawu tyranii, despotyzmu. Piłat, który jest reprezentantem władzy, pokazał swoje metalowe zęby, pokazał swoją wszechmoc. Pokazał, że się z nikim nie liczy. Że ludzie, dla niego to jest pył, nic. To jest coś takiego, jakby doszło do mordu w kościele. Parę lat temu Europa to przeżyła, kiedy wpadli wtedy islamiści, muzułmanie i podcięli gardło księdzu Jacques'owi Amelowi, który sprawował Eucharystię w kościele. Chcieli nie tylko dokonać zbrodni na kapłanie katolickim, który sprawuje mszę świętą, ale w ten sposób podwójnie sprofanować, podwójnie uderzyć, uderzyć celnie, uderzyć w najbardziej delikatne, bolesne miejsce. Chrześcijan, wrażliwość europejską. A teraz, zobaczcie, przecież to samo by się mogło wydarzyć. Mogliby przyjść teraz ludzie do Jezusa i nieustannie opowiadać, co się dzieje. Drzwi by się nie zamykały. Ludzie by opowiadali, słyszałeś, co się stało w Mariampolu? To jest przecież miasto na Ukrainie, które nosi imię Maryi, twojej matki. Słyszałeś? 1200 ludzi było schowanych w teatrze. I na ten teatr spuszczono bomby. A słyszałeś, co się stało teraz dzisiaj w szkole artystycznej? Tam było 400 osób. I też zniszczono. Ile ludzi w tej chwili jest w schronach podziemnych? Ilu ludzi do dzisiaj jest w piwnicach? Być może, jeśli nawet przeżyli, to nawet możliwość wyjścia, wydostania się z tego jest odcięte. To jest wszystko zasypane gruzem. Ludzie, przecież widziałeś, ile ludzi, ile trupów leży na ulicach i nie wolno ich nawet dotknąć, posprzątać, bo strzelają. Słyszałeś, Jezu? Co się stało w szpitalu psychiatrycznym? Co się stało w innym szpitalu położniczym? Co się stało w innym szpitalu onkologicznym, gdzie ludzie leczą, pobierają chemioterapię? Im też zrzucono bomby na głowę? Widziałeś to? I zobaczcie, w jaki sposób Jezus na to odpowiada. Jezus odpowiada w sposób paradoksalny, że może nam zabraknąć tchu, słysząc ten rodzaj odpowiedzi. Jeszcze przywołuje inny fakt. Jeszcze ta wieża, która spadła na 18. Kolejne nieszczęście, kataklizm, katastrofa. Ból nieopisany. Nic tak nie wkurza w życiu, jak niezawinione cierpienie. Bo gdyby był powód. A Jezus mówi, jeśli się nie nawrócicie, tak samo zginiecie. Jak to, Panie Jezu, nie masz jakiegoś słowa bardziej sympatycznego dla nas? Jakiegoś przylepca, coś bardziej przeciwbólowego? Coś, co nas podniesie na duchu? A Ty tam jeszcze raz z góry. Jeśli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie. Bóg mówi do nas poprzez fakty. Nic nie da nikomu, jeśli będziemy w tej chwili wyszukiwać winnych. Możemy skupić całą swoją analizę, całą swoją uwagę na Putinie. Możemy na generałach ruskich. Będziemy rozważać, co oni zrobili w Groznym i w Aleppo. Ale to nic nie da wyszukiwanie bezpośrednich winnych. Nic nie da analiza geopolityczna czy polityczna. Bo jest pewne przesłanie głębsze. Skąd się biorą wojny? W innym miejscu Jezus powiedział w Ewangelii. Wojny biorą się z ludzkiego serca. I dzisiaj to samo chce nam Chrystus powiedzieć. Jeśli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie. Bo to wszystko wychodzi z ludzkiego serca. To, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, co się dzieje w Mariupolu, co się dzieje także w tych zbombardowanych szpitalach, w Rosji, co się dzieje na ulicach, co się dzieje w sercach tych ludzi, którzy musieli zostawić cały swój dobytek.
na których oczach zginęły dzieci i współmałżonek, to wszystko jak w soczewce pokazuje, co jest w sercu Twoim i moim, w którą stronę idzie świat. I dlatego nie przez przypadek w tej chwili jest przywoływana Fatima. Jest akurat 105 lat od objawień fatimskich, gdzie Maryja wybrała swoje troje dzieci. Francesco, Hiacyntę, Łucję, troje małych dzieci. I sama też przyszła, jak te dzieci mówiły, pod postacią kobiety, która mogła mieć nie więcej jak 16-18 lat, młoda, bardzo młoda dziewczyna. Pani ubrana w białą szatę i objawiła się im i mówiła: 6 razy będę przychodziła do was. Chcecie, jesteście gotowi na spotkanie? I za każdym razem Maryja im coś odsłania, zapraszając do współpracy. Jednego razu prosiła, żeby odmawiali różaniec. Odmawiały różaniec. Drugiego razu odsłoniła im sekret wojny. Następnego razu pokazała im otchłań piekła, mówiąc: ogromna ilość ludzi idzie do piekła. I cały czas wracała do tego samego tematu. Nawrócenie. Nawrócenie. Jeśli świat się nie nawróci, jeśli świat nie wróci do mojego Syna, do Chrystusa, to zginie. I wtedy Maryja mówiła o wielkiej rewolucji, która wybuchnie, o wielkim złu, które wyleje się z Rosji, o potężnej, to było w trakcie trwania I wojny światowej, a Maryja mówiła, jeśli ludzie nie wrócą do Chrystusa, jeśli nie pozwolą sobie uleczyć serca, to niebawem wybuchnie druga wojna, jeszcze potworniejsza. 21 lat tylko dystansu między jedną straszną wojną i drugą straszną wojną. I w tej chwili nam się to wszystko przypomina. I Maryja wtedy mówiła, jeśli nie poświęcicie, jeśli Ojciec Święty, jeśli wszyscy biskupi nie poświęcą niepokalanemu mojemu sercu Rosji, to będzie się z niej wylewało zło na cały świat. Dlaczego Rosja? Tajemnica. To jest tylko jedno miejsce, jakby wskazane przez Boga, przez szkło powiększające, przez soczewkę. Dzisiaj jesteśmy w takim położeniu, w takiej sytuacji, że jesteśmy wobec pewnego sekretu. Wydawało się, że Fatimę mamy za plecami, dlatego że, jak sami wiecie, Maryja sześciokrotnie spotkała się z dziećmi Fatimie. Te dzieci same przychodziły, także Katusze, dlatego że wtedy w Portugalii rządził rząd masoński. To, co się działo, ten spektakl nadprzyrodzoności, ta interwencja z nieba była nie tylko nie w smak, powodowała, że się elity wściekały. Te dzieci były przedmiotem gruźb, szykan. Mówiono im, że jak nie przestaną kłamać, to zostaną wrzucone do rozgrzanego oleju. Zostaną ugotowane jak frytki. Przecież na małe 6-8-letnie, 5-letnie dzieci to musiało działać niesamowicie. A mimo tego nie mogły nie mówić tego, co widziały i słyszały. Francesco i ich Jacynta, zresztą jak Maryja przepowiedziała, szybko umarły. Bo potem skończyła się wojna i przyszła Hiszpanka. Potężna epidemia, która zabiła ich. Została tylko Łucja. Łucja weszła do klasztoru kontemplacyjnego, karmelitanek w Coimbra. I tam, okazuje się, Maryja nadal do niej przychodziła. Na prośbę Kościoła Łucja spisała to, co zapamiętała, co słyszała od Matki Bożej i spisała jakby w trzech porcjach. Dwie porcje zostały spisane w 1941 roku, a trzecia porcja została spisana z datą 3 stycznia 1944 rok. I Łucja to przekazała w ręce biskupa miejsca portugalskiego z prośbą, żeby to dotarło do Ojca Świętego, że Ojciec Święty ma się z tym zapoznać, zwłaszcza z trzecią częścią, i ujawnić to światu. Sama Łucja wyjaśniła, dlaczego tak późno zdecydowała się na spisanie tego. Powiedziała, bo cały czas się obawiała, że ludzie nie są gotowi na spotkanie z taką
z taką tajemnicą, z takim sekretem. Zresztą te trzy porcje informacji, które spisała Łucja, szybko zostały nazwane sekretami czy tajemnicami, a więc pierwsza, druga i trzecia tajemnica fatimska. Dwie pierwsze zostały podane publicznie, natomiast trzecia trafiła do rąk papieża, trafiła dopiero w 1957 roku do Watykanu. Ojciec Święty Pius XII był wtedy bardzo już schorowany, bardzo sędziwy i zostawił to wszystko swojemu następcy. Jan XXIII zapoznał się z zawartością tak zwanej trzeciej tajemnicy fatimskiej i miał powiedzieć, że to jest tak potworne i tak straszne, że stracił pewność, czy to może mieć przyczynę nadprzyrodzoną. Kazał zapakować do koperty i na tej kopercie zostało napisane: nie wyrażam oceny. I zablokowane w archiwach Kongregacji Nauki Wiary. Do tego zajrzał także ojciec święty Paweł VI i potem Jan Paweł II, zwłaszcza po zamachu na jego życie. I efektem było poświęcenie świata Matce Bożej w 1984 roku, przy czym nie została wypowiedziana wtedy Rosja. Jest jedna książka, która wyszła ze wspomnieniami ojca Gabriela Morta, głównego egzorcysty Rzymu. W tej książce on przyznał, że był świadkiem tego, że został wywarty nacisk ze strony służb watykańskich na ojca świętego Jana Pawła II, żeby nie wypowiadać imienia Rosja ze względów i dyplomatycznych, i politycznych, i ekumenicznych. Jan Paweł II zwykle miał w zwyczaju, że się upewniał i w swoim stylu właśnie też wtedy jakby chciał się upewnić i powiedział, zapytał się, to mogę czy nie mogę wypowiedzieć imię Rosji? I powiedzieli, absolutnie nie wypowiadać. I wtedy Jan Paweł II, mając w sercu Rosję, publicznie wypowiedział poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi całego świata. W tym momencie teraz papież Franciszek jest zdecydowany, taka jest wymowa faktów. Taka była też prośba biskupów Kościoła rzymskokatolickiego i grekokatolickiego z Ukrainy, którzy zwrócili się bezpośrednio z taką prośbą do papieża. No i będziemy tego świadkami w najbliższy piątek. Czego dotyczy tajemnica fatimska? Bo ojciec święty Jan Paweł II przy okazji 2000 roku, czyli roku świętego, postanowił ujawnić tajemnicę fatimską. Ona została przedstawiona na specjalnej konferencji prasowej ze słowem wstępnym, długim, teologicznym ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera. I wtedy poznaliśmy wizję białego biskupa, bo tak siostra Łucja opisała papieża, białego biskupa, który znajduje się w momencie, gdzie Kościół zostaje poddany bardzo bolesnej, bardzo strasznej próbie i jest zmuszony przechodzić pomiędzy trupami zabitych księży, kapłanów i dochodzi, wspina się na wzgórze i na tym wzgórzu zostaje zabity przez żołnierzy. Wówczas zinterpretowano tę wizję jako coś, co spełniło się na próbie zamachu na życie Jana Pawła II. Ale ojciec święty Benedykt XVI, właśnie wtedy jeszcze ten właśnie ówczesny Józef Ratzinger, kiedy jechał do Fatimy, tam w czasie homilii, w sanktuarium Matki Bożej w Fatimie, to był 2010 rok, czyli 10 lat po odsłonięciu tak zwanej trzeciej tajemnicy fatimskiej, powiedział coś bardzo znamiennego. Powiedział, że byłoby naiwnością sądzić, że wszystko wiemy i wszystko się spełniło, co stanowiło tajemnicę Fatimy. I powiedział jeszcze jedną bardzo znamienną rzecz, że Maria interweniując w Fatimie robiła to samo, co robił Bóg w Księdze Rodzaju, kiedy rozlało się na świat zgorszenie Sodomy i Gomory. Szuka 10 sprawiedliwych, żeby ocalić świat. I dzisiaj papież Benedykt wtedy powiedział, Maria szuka tę garstkę sprawiedliwych, dzięki którym będzie można naprawić świat. Dlatego Maria stawia w centrum nawrócenie. Dlatego dzisiaj Jezus mówi o nawróceniu.
I dlatego dzisiaj także czytania, zwłaszcza drugie czytanie, powiedziało coś tak niezwykłego. Przede wszystkim powiedziało nam coś takiego, zwróciło się do nas, wy, którzy żyjecie na końcu czasów, których dosięga kres czasów. Pamiętajcie. Pamiętajcie i czuwajcie. Bo jeśli wam się wydaje, że dzisiaj stoicie, to baczcie, żebyście jutro nie leżeli. I został wydobyty przykład z historii wędrówki Izraelitów przez pustynię. Kiedy zostali wybawieni cudownie z Egiptu i szli w stronę ziemi obiecanej. I wtedy, mówi święty Paweł w drugim czytaniu, mimo tego, że widzieli chwałę Boga, boską Szekina, świetlisty, promienny obłok, w którym Bóg objawiał swój splendor, swoją wspaniałość, że tym splendorem im towarzyszył. Mimo tego, że Bóg otwierał przed nimi także ze skały wodę, ich karmił i poił. Można byłoby powiedzieć, dawał im cudowne warunki do tego, żeby przygotowywali się do ziemi obiecanej, do Królestwa Bożego. Mimo tego Bóg sobie nie upodobał w nich. Większość z nich poginęła. Dlaczego? Bo pragnęli złego. Yetzer hara. Pismo Święte w ten sposób interpretuje zawartość ludzkiego serca. Yetzer hara, to znaczy człowiek nosi w sobie skłonność do złego. Pragnie złego. Dlatego stąd się biorą nieszczęścia na świecie. Jezus mówi, z serca ludzkiego wychodzi i pycha, i spory, i nienawiść, i przewrotność, i zachłanność, i głupota, i pycha. Wszystko, i zabójstwa, wszystko z ludzkiego serca wychodzi. To serce musi być uratowane, ocalone, uleczone. Bo inaczej, mówi Jezus, tak samo zginiecie. Maria mówi, inaczej będą wojny. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby wsłuchać się w głos Boga. Żeby właściwie umieć zareagować na tę katechezę faktów, która się dzieje. Powtórzę jeszcze raz. To, co się dzieje na wschodzie, to, co się dzieje w Ukrainie, to, co się dzieje także z elitą Kremla czy Moskwy, to nie jest zjawisko wyjątkowe, przedmiot naszej analizy z oddali, z dystansu. Nie. To jest jakby w soczewce pokazane w powiększeniu to, co się dzieje z nami, co się dzieje w naszym sercu, w naszym jednostkowym, małym wymiarze. Mój grzech i Twój grzech przyczynia się do erupcji, do wybuchu zła na tym świecie. Tego się nagromadziło tak wiele. My jesteśmy tak zlokalizowani, że w tej chwili mamy po jednej stronie bezbożną dyktaturę, a po drugiej stronie mamy bezbożną demokrację. Ale to, co jest wspólne dzisiaj dla świata, to jest to, że przestał się interesować Bogiem. Bóg został wzięty w nawias jako przesłanka niepotrzebna. Zobaczcie, dzisiaj nikogo nie interesuje, gdzie jest prawda. Gdzie jest dobro? Dzisiaj nie ma już wielkich kolejek do konfesjonałów. Dzisiaj nie ma wielkiego ruszenia do sanktuariów. Chyba, że człowieka przyciśnie. Chyba, że człowiekowi staną świeczki w oczach. I zajrzy mu śmierć w oczy. Oto wtedy. Ja byłem bardzo poruszony i to były przepiękne obrazki, kiedy Gdy wybuchły pierwsze działania wojenne w Ukrainie, to ludzie wychodzili z bloków, z domów i modlili się wspólnie. I grekokatolicy, i prawdopodobnie prawosławni, i katolicy. I to były też niesamowite, przepiękne obrazki, kiedy widzieliśmy także w Polsce wielu ludzi, wielu mężczyzn, na przykład w Kaliszu czy w innych miastach, wypełniających place i ulice z różańcem w ręku. Nikt się wtedy nie wstydził. Nikogo to wtedy nie krępuje, nie żenuje. A jeszcze najbardziej mi rozczulił obrazek, kiedy ktoś mi przysłał zdjęcie, być może go widzieliście także na waszym WhatsAppie, ludzi rozciągniętych na posadzkach kościoła, modlących się krzyżem, twarzą do ziemi. I ktoś inteligentnie, pięknie to podpisał, polskie myśliwce gotowe do boju.
Pokazałem to zdjęcie mojej mamie, ona mówi, dokładnie tak samo ludzie reagowali w 1939. Kiedy przychodzi katecheza faktów? Kiedy nagle możemy sobie zdać sprawę, jak przepasne jest serce człowieka i co się w nim może pomieścić. My dzisiaj jesteśmy pomiędzy jednym siarczanym demonem, który próbuje zawłaszczyć i politykę, i religię, i pogaństwo, i okultyzm razem, żeby wzmocnić siłę nienawiści, siłę uderzenia. A z drugiej strony mamy obojętność człowieka sytego, bliskiego, skłonnego do apostazji, do bezmyślności, do płytkości. Znaczy, ten świat potrzebuje naprawy i my potrzebujemy nawrócenia. Tu jesteśmy, w tym momencie jesteśmy. Dlatego przychodzi Jezus Chrystus i zostawia nam to na koniec. Ten obrazek drzewa figowego. Drzewo figowe to jest piękne drzewo. Kiedy mieszkałem we Włoszech, miałem w ogrodzie dwa figowce. My nie mamy figowców w Polsce. Nie możemy tego oglądać na co dzień. Co najwyżej figę z makiem sobie kupimy w Lidlu albo w Biedronce. Ale figowce są przede wszystkim przepiękne, ale z drugiej strony rodzą cudowne owoce, które bardzo smakują wprost z drzewa. Przy czym, żeby te owoce zdobyć, to trzeba wejść między liście, bo one się chowają pod liśćmi. Jezus opowiedział tę przypowieść o gospodarzu, który zostawia figowca w winnicy. Jeśli ktoś miał okazję widzieć winnicę uprawianą przez ludzi, którzy kochają wino i którzy podchodzą do wina jak do dzieła sztuki, to wiedzą, że winnice to są te kawałki ziemi na globie naszym, które są najbardziej wyczyszczone i najbardziej pielęgnowane. I to są najlepsze ziemie. I jeśli tam zostaje posadzony figowiec, to on jest w dobrych warunkach. Dostaje wszystko, co mu jest potrzebne do tego, żeby wzrastał, żeby był szlachetny, żeby wydał słodycz. Przychodzi gospodarz i mówi: od 3 lat zbliżam się do niego i szukam, i nie ma żadnych owoców. To jest symbol jednego. Figowiec stawia opór. Chcesz być takim figowcem? Bo to jest też pytanie, które sięga także mnie. Do mnie, który tutaj w tym momencie łamie to słowo. Chcesz być takim figowcem? Stawiasz nieustannie Bogu opór? Nie chcesz poddać swojego serca nawróceniu? Nie chcesz, żeby to serce skruszało? Żeby padło na kolana przed Bogiem? Żeby zawołało: Panie, ratuj! I w tym momencie przyjdzie łaska i w tym momencie objawi się miłość Boga pośród cierni, pośród tego, co jest bolesne. Bardzo tego potrzebujemy. Bardzo tego potrzebujemy. Maryja w czasie drugiego spotkania w Fatimie pokazała dzieciom swoje serce. Symbolicznie na dłoni ono było otoczone cierniami jak drutem kolczastym. Także kiedy się poruszało, kiedy nabierało, pulsowało, to wtedy było rozdzierane, wtedy doświadczało bólu. I Maria powiedziała: to jest moje serce, które jest w tej chwili niszczone i ranione Twoim i moim grzechem. Taki jest sens podarowania się niepokalanemu sercu Maryi. Podarować się jej sercu to jest podarować się działaniu Boga. Słusznie Ojciec Święty Benedykt XVI, wracając wtedy, 12 lat temu z Fatimy, powiedział, że Maria nie przyszła do Fatimy, nie objawiła się po to, żeby zaproponować ludziom nowe nabożeństwo, tylko żeby zainaugurować w świecie permanentne nawrócenie. Zobaczcie, jesteśmy w połowie Wielkiego Postu. Chcesz się nawrócić? Czy wolisz być figowcem, który stawia opór? Thank you.